Wracamy, proszę Państwa, wracamy do spraw polskich. Doktor Tomasz Żukowski, politolog, jest naszym gościem. Dzień dobry panu. Wczoraj przedstawiciele Kancelarii Prezydenta wymieniali nawet godzinę, o której zostanie zaprzysiężony rząd Mateusza Morawieckiego. Ma to być 16:30. Opozycja mówiła, że przecież i tak nie ma sensu, nie ma wystarczającej liczby głosów w tym parlamencie, który teraz jest. A jak pan rozumie tę sytuację, po co Prawu i Sprawiedliwości, po co Zjednoczonej Prawicy powoływanie takiego rządu, no, który być może nie dostanie wotum zaufania w parlamencie za 2 tygodnie? No rzeczywiście nie ma zbyt wielu szans, żeby ten rząd takie zaufanie uzyskał. W tej chwili? Tak jest. No, coś musiałoby się bardzo ważnego i pewnie niespodziewanego zdarzyć, żeby do tego doszło. Zwłaszcza w tym pierwszym ruchu. Dlaczego? Myślę, że to po pierwsze, bo jest taka możliwość wynikająca i z konstytucji, co ważniejsze, z pewnej praktyki systemowej i polskiej, że największa partia dostaje taką propozycję, ale też europejskiej. No niedawno w Hiszpanii, zanim powstał rząd lewicowy, no pomijam, czy zgodnie z hiszpańskim prawem, czy nie, no trzeba by było to pytać ekspertów z Hiszpanii albo od Hiszpanii, ale też wpierw taką propozycję dostała formacja, która wygrała, chociaż bezwzględnej większości głosów w Sejmie nie miała. Ale dlaczego, jeśli chodzi o czynniki takie, powiedzmy, już programowo-merytoryczne? Ja myślę, że po prostu jest możliwość, daje to możliwość prawicy, żeby po prostu przedstawić swój program, również odnieść się do tego, co stało się niezwykle ważnego, ale już po wyborach. Myślę oczywiście o tym głosowaniach w Parlamencie Europejskim dotyczącej zmian w traktatach, które centralizują Unię i ograniczają polską suwerenność. Co za przypadek, że doszło do tego po wyborach, nie? No niesamowity zbieg okoliczności. To pierwotnie miało się przed wyborami, więc ta decyzja była najzupełniej świadoma i była zrealizowana ze względu na wybory w Polsce. Jeśli ktoś nie wierzy w to, że Polska jest ważna, no to to jest doskonały dowód na to. Po prostu elity brukselskie, te, które są zainteresowane programem centralizacji Unii, obawiały się, że dyskusja na ten temat przed wyborami może wpłynąć na wyniki wyborów w Polsce. To jest dosyć oczywiste. Nawet chyba niektórzy to mówili. I drugi czynnik, bardzo ważny, czy może rozwijając to, o czym przed chwilą powiedziałem, to jest również możliwość pokazania tego, co eksperci czy analitycy od sceny politycznej zauważali już wcześniej, to znaczy znaczącej zbieżności programów niektórych formacji obozu centro-lewo, no może tego bardziej centro niż lewo, z programem Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że jeśli chodzi o wiele spraw, takich jak chociażby stosunek do zmian w formule Unii Europejskiej, czy rolnictwo, można by tą listę pewnie jeszcze wydłużyć o wiele innych spraw, to pewnie niektórym składnikom tej koalicji budowanej przez Donalda, czy wokół Donalda Tuska, jest bliżej do PiS-u niż do Platformy czy Koalicji Obywatelskiej. I pewnie to też zostanie pokazane i wspomniane. Jak ta działalność dzisiaj może przełożyć się na możliwe scenariusze polityczne w przyszłości? W krótkiej perspektywie to pewnie będzie miało, no pomijając te nadzwyczajne scenariusze, znaczenie, no będzie to nie miało, będzie, nie będzie to miało bardzo dużego znaczenia bieżącego, tak powiedzmy, najprawdopodobniej. Natomiast to może mieć znaczenie, po pierwsze, to też nie jest bardzo prawdopodobne, w ewentualnym trzecim ruchu czy etapie tworzenia rządu, jeśli oczywiście nie powstanie ten rząd w ruchu drugim, ale to powiadam jest mało prawdopodobne. Natomiast bardziej prawdopodobne, jak bardzo tego jeszcze dzisiaj nie wiemy, bo od wielu czynników to zależy, jest to, że to może zwiększyć prawdopodobieństwo ewentualnego przesilenia politycznego w ramach tej już obecnej większości parlamentarnej, prawda, zbudowanej przez byłą opozycję. I to może oznaczać na przykład zmianę rządu i zmianę barw tego rządu, na przykład po roku. No tutaj może być kilka takich przełomowych wydarzeń. Pierwsze z nich to są wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, ewentualne wyjście z rządu jego, z tego przyszłego potencjalnego rządu jego lidera, czyli Donalda Tuska, który być może, sam to przecież pośrednio zapowiadał, może się wybrać do Brukseli.
Ewentualnie to się może wiązać z jakimiś problemami wewnętrznymi czy zewnętrznymi i wtedy rzeczywiście taki rząd może powstać. Myślę o rządzie PiS-u, trzeciej drogi, czy większości trzeciej drogi i narodowców. Ta, powtórzę raz jeszcze, to się będzie działo dzisiaj. Scenariusz taki uprawdopodobnie, ale nie w tej chwili. Za rok, za dwa. A co takiego się stało, że taka może nie sympatia, ale zrozumienie dla Prawa i Sprawiedliwości, które istniało gdzieś do 2021 roku, przeradziło się w taką nienawiść, 8 gwiazdek, niechęć do ministrów, agresję zwykłych ludzi. Pamiętamy takie wybryki w ogóle uliczne wobec posłów i przedstawicieli tej partii. No, czy gwiazdki zaczęły się w 2020 roku, przypomnę. One były częścią kampanii, ale rzeczywiście dopiero wtedy się zaczynały, chociaż dałoby się pokazać też takie przejawy niechęci również i wcześniej. Z badań zrobionych na Uniwersytecie Warszawskim wynikało, że poziom niechęci wyborców ówczesnej opozycji, czyli Platformy, Lewicy, do wyborców PiS-u, nie polityków, ale wyborców PiS-u, był znacznie większy niż w drugą stronę, niż wyborców PiS-u w stosunku do ówczesnej opozycji. Natomiast czy to się rzeczywiście można by powiedzieć, że w ostatnich miesiącach pod wpływem bardzo wysokiej temperatury kampanii... Jak się tego rodzaju niechęć nakręca? Wie pan, to jest kwestia wiążąca się z funkcjonowaniem, czy z logiką funkcjonowania mediów społecznościowych. One tworzą bańki, jak wiemy. Różne osoby, różne grupy osób znajdują się w takich względnie zamkniętych informacyjnie kręgach i wewnątrz tych kręgów podnoszenie temperatury emocji jest znacznie łatwiejsze niż w formule mediów bardziej otwartych, którą znamy jeszcze z naszych pokoleń sprzed 10 czy 20 lat. Czyli coś takiego miało miejsce, no i teraz co? Czy ta temperatura po wyborach, po zwycięstwie opada, czy też raczej jest podtrzymywana różnymi środkami przez media czy media społecznościowe, którymi dysponuje tamta strona? To też, ale ważniejsze jest, myślę, jeszcze coś innego. Zazwyczaj od tej reguły są tylko nieliczne wyjątki. Tuż po wyborach, w pierwszych tygodniach, miesiącach po wyborach, znacząca część ludzi mniej zainteresowanych polityką lokuje swoje nadzieje w tych, którzy wygrali. I to wystarczy się przyjrzeć wykresom notowań rządów kolejnych po wyborach polityków, żeby się upewnić, że taka reguła działa. No, był od niej jeden znaczący wyjątek. Na początku rządów pani Beaty Szydło w 2015, na początku 2016 tak nie było, ale pamiętajmy, wtedy wszystkie praktycznie najważniejsze media, tak zwane media głównego nurtu, prowadziły wielką kampanię negatywną do tego rządu i jego zaplecza. I to spowodowało, że tego skoku nie było. No, w tym wypadku ten skok zapewne będzie. On już do pewnego stopnia się dzieje. Pewnie jeszcze zostanie przedłużony trochę przez formułę, prawda, powoływania rządu, tą wieloetapową. Natomiast oczywiście to wszystko mija. To mija po miesiącu, po dwóch, po trzech. Natomiast czynnikiem, który może właśnie tę negatywną część emocji, bo tutaj jak mówiłem bardziej o, w tym wypadku, o pozytywnych, chociaż przejściowych i takich trochę naiwnych. Otóż te negatywne emocje będą podtrzymywane, tak jak i wcześniej były podtrzymywane, bo one są tak naprawdę głównym spoiwem tej sejmowej obecnej koalicji. Ona się programowo w dużym stopniu różni. To, co ją przede wszystkim łączy, to jest niechęć do drugiej strony, czyli do Prawa i Sprawiedliwości. Ta niechęć zresztą przekłada się na pewno już jakby wykrystalizowaną doktrynę na przykład obsadzania stanowisk w Sejmie, którą można by nazwać doktryną reglamentowanej demokracji parlamentarnej. Proszę zwrócić uwagę, brak wicemarszałków i żądanie, że to właściwie rządzący, większość będzie decydowała o tym, kto reprezentuje mniejszość. No plus wielkie cięcie, jeśli chodzi o komisje sejmowe. Przypomnę, w poprzedniej kadencji opozycja ówczesna miała 11 przewodniczących komisji. W tej chwili tych przewodniczących komisji jest 3. No tak, przedstawiciele rządzącej czy większości sejmowej mówią, że PiS tu jest sam sobie winien, cytują różnego rodzaju problemy z przeszłości. No ale jeśli fakt, że ktoś
ukradł, nie wiem, ciastko z restauracji, nie znaczy, że ja mam mu świsnąć portfel, tak? Bo to nie ma żadnego związku. To jeszcze chciałem pana zapytać na sam koniec. Są wyłącznie taką podkładką dla ewentualnych, która ma rozstrzygać ewentualne wątpliwości zwolenników. Jak słyszę, została nam minuta, więc nie ma pan wiele czasu na odpowiedź. Na ile, jak pan ocenia szansę powodzenia tego nowego wehikułu politycznego, czyli sprzeciwu wobec zmian w Unii Europejskiej. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość wiele sobie obiecuje po tym właśnie działaniu. To jest, pamiętajmy, zjawisko ogólnoeuropejskie. Objęło prawie połowę parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego z wielu krajów. To po pierwsze. Po drugie, w Polsce ta tendencja jest dość silna. Ja myślę, że to ma na tyle dużą moc, że największa partia próbująca, w tej chwili zmierzająca ku władzy, czyli Koalicja Obywatelska, też się do tego przyłączyła. Pewnie taktycznie, ale jednak przyłączyła. No właśnie, ale nadgłosowali europosłowie tak, jak trzeba, ale inni europosłowie tej partii głosowali tak jak ewidentnie nie należało. Tomasz Żukowski, politolog, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tą krótką z konieczności rozmowę. Tyle, proszę państwa, w poranku. Dzisiaj Polska na Dzień Dobry właśnie się zakończyła, ale trwa Telewizja Republika. Kolejne programy już za chwilę.